Cześć wszystkim! Piątek, czyli tygodnia, koniec i początek i bardzo fajny, merytoryczny odcinek. Jak co roku przypominam, jak przygotować samochód do zimy, tak żeby zaoszczędzić parę złotych, ale żeby nie zaskoczyła nas zima, żeby auto nam odpaliło, żeby nie było głupich sytuacji, że nam coś przymarzło i przede wszystkim możemy zrobić to sami, w bardzo tani, w bardzo prosty sposób. I naprawdę unikamy wielu niepotrzebnych sytuacji, więc oglądajcie, a przede wszystkim poza tym, że oglądajcie, to też weźcie, ruszcie pupę i zróbcie takie rzeczy, bo to jest ważne. Już jest ten moment, kiedy uznajemy, że zima motoryzacyjna dla mnie zima motoryzacyjna jest wtedy, kiedy w dzień utrzymuje się temperatura poniżej 8 stopni. Dlaczego? O tym powiem zaraz po kolei przy samochodzie, a bohaterem będzie jak zwykle co roku Toyota Avensis. Wiem, przez chwilę jej nie było. Kochani, bardzo ważna rzecz na samym słowie wstępu. Przede wszystkim widzimy się 10 grudnia w sobotę w Elblągu. M4K Garage Elbląg, tak, mamy taki oddział, będzie spotkanie z widzami, tak fajne jak w Warszawie, wydarzenie macie w opisie, potem będzie 17 w M4K Garage Łódź, potem po nowym roku będzie w M4K Garage Poznań, to też macie na Facebooku i 17, jak się nie mylę, 17 albo 14, ale chyba 17, nie, 14 stycznia otwieramy oddział Bielsko-Biała, 11 warsztat M4K Garage. Co za tym idzie? Jeżeli chcesz, albo masz trudną sytuację, albo nie wiem, chcesz się spełniać, rozwijać swoje marzenia, pasje i tak dalej, pamiętaj, możesz dołączyć do naszego zespołu na przykład w M4K Garage Warszawa. Wystarczy wysłać swoje CV, szukamy pracowników biurowych i mechaników. Mamy tutaj adres mailowy, czyli warszawa@m4k.pl. Możesz dołączyć do naszego zespołu, też rekrutujemy właśnie na Bielsko-Białą, a potem rekrutujemy na Rybnik, czyli tutaj Wam się te wszystkie maile wywalają na ekranie. Więc wysyłajcie. Nie bójcie się, do biura, do mechaniki. Naprawdę to nie ma być turbo kot mechaniki. To ma być człowiek z pasją, który kręci śrubki, a my już go pokierujemy według naszych procedur i standardów. Dobrze, tyle słowem wstępu. Punkt pierwszy, czyli dlaczego ja uznaję, że zima motoryzacyjna zaczyna się przy 8 stopniach. Opony. Tak, letnie. Toyota stała unieruchomiona, widzieliście albo zobaczycie to. Zobaczycie to na przyszłych vlogach. Od środy, dlaczego coś się stało, więc jadę dzisiaj zmienić opony na zimowe. To jest za późno, ale nie jeździłem. 8 stopni to jest ten moment, w którym mieszanka opony letniej twardnieje do tego stopnia, że nie ma swoich właściwości. I choćby skały, to nie, absolutnie. Zmieniamy opony na zimowe, a jeżeli jeździmy na wielosezonie, to przede wszystkim zawsze w przygotowaniu auta do zimy sprawdzamy i dopompowujemy koła. Dlaczego? No jeżeli spada temperatura na dworzu, to chyba zasada fizyki nam mówi, że w tym momencie powietrze też się nam troszeczkę obkurcza, ciśnienie w oponie po prostu się zmniejsza. Utrzymywanie właściwego ciśnienia w oponie powoduje to, że samochód po pierwsze mniej pali nam paliwa, a to jest ważne w dzisiejszych czasach i to są różnice często rzędu 10%. Jeżeli będzie się różniło o pół bara w jakimś kole, może nam to finalnie skutkować zwiększeniem spalania paliwa i zużycia paliwa. Śnieg zaczął padać. Super w ogóle, klimat się zaczyna robić. Zwiększeniem spalania o właśnie 10%. Kolejna bardzo ważna rzecz, której sami nie zrobimy, bo ciśnienie, okej, sami zrobimy. Kolejna rzecz, którą robimy na etapie mechanicznym, której sami nie wykonamy, a powinniśmy zrobić, to jest raz w roku sobie właśnie w okresie przedzimowym i pozimowym, jeżeli stać nas, sprawdzić, pojechać sobie zbieżność geometrii. Geometria to jest szereg parametrów ustawienia koła, taki jak zbieżność, czyli czy koła są w tą, czy w tą stronę, geometria, czyli pochylenia kąta kół, wyprzedzenia itd., itd. Dlaczego? Również zima to jest taki okres, w którym jeżeli już jest ślisko, drogi są, czarny lód się pojawia i tak dalej, auto musi być sprawne. Poza tym, że amortyzatory, hamulce, to wszystko powinno być sprawne, powinniśmy zrobić jedną bardzo ważną rzecz przy takim właśnie ustawianiu sobie geometrii i sprawdzaniu, bo jeżeli jakieś parametry nie będą się zgadzały, w sytuacji nerwowej, kiedy musimy zahamować, coś ominąć, auto nie zachowa się właściwie jak powinno. Kolejna bardzo ważna rzecz, czyli punkt trzeci. Punkt trzeci to jest rzecz, którą możemy zrobić sami i musimy zrobić sami i będziemy robić sami. A, gdzie tu miałeś otwieranie machy? Tutaj. I pod maską każdy przydomowy majsterkowicz, a jak nie, to niech sobie pożyczy, powinien zrobić na zimę kilka elementów. Chodźcie do szopki, wezmę parę rzeczy, chociaż. Tak, łysy teraz biega, łysy jest szybki. Nie no, łysemu jest zimno. Ale że biegać, to biega. Nie zwracajcie uwagi na ten burdel. A tu się dopiero co skończyła mechanika. Takie urządzenie, nieważne jakiej firmy, takie urządzenie nawet za 30 zł, za 20 zł, powinno być w naszym przydomowym garażu. Dlaczego? Dlatego, że tym urządzeniem w okresie, kiedy temperatura spada, sprawdzimy sobie, przy jakiej temperaturze krzepnie nam, zamarza nam płyn w układzie chłodzenia. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Bo jeżeli się okaże, że już Twoja przemarzalność płynu jest koło 10 stopni, to może się okazać, że przy mrozie 20-stopniowym rozsadzi Ci blok. Fajnie? No nie sądzę.
I kolejna rzecz, kolejna rzecz, kolejna rzecz. Gdzieś tu to miałem. Te dwie rzeczy. Multimetr. Nie każdy ma jako niezbędnik wyposażenia, ale można by sobie zaopatrzyć się w niego. I teraz tak. Co nas interesuje? Nie jest to turbo dokładne sprawdzenie. Takie sprawdzenie dokładne możecie zrobić sobie na warsztacie. Jeżeli ktoś ma maszynę specjalną, dobra, nie zrobię tego jedną ręką. Sprawdzamy napięcie w naszym akumulatorze. Ono nie powie nam tak naprawdę w 100% o jego kondycji, ile tam jest tej baterii, ile tam tego wszystkiego i jego sprawności. Ale jeżeli napięcie na naszym akumulatorze spada poniżej, i tutaj są różne szkoły, 12,4, 12,6, ale jeżeli poniżej 12 spada, to kategorycznie akumulator jest do wymiany? Tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie możesz zrobić jeszcze jedną rzecz. Ja odpalę samochód, bo zanim zdecydujesz, czy akumulator jest do wymiany, sprawdź, czy ma ładowanie. Odpalamy go na jałowym, zgaszamy wszystkie odbiorniki. To też nie jest ultra dokładny pomiar, bo ultra dokładny byłby przy alternatorze, ale to nam mówi mniej więcej o kondycjach. I słuchajcie, mamy 14,2, czyli ładowanie jest, powiedzmy, ok, ale żeby być pewnym, obciążmy cały układ jak się da, czyli włączmy grania, nie grania, światła długie, nawiew, strobo, muzykę na radiu. I zobaczcie, co by się nie działo, alternator ładuje, regulator napięcia działa, mamy full, wszystkie odbiorniki odpalone, jest ok. Jeżeli te wartości na alternatorze zaczną nam spadać poniżej 13,5, jeszcze w dół, jeszcze w dół, ale to sobie poczytajcie w internecie, bo co nowszy samochód, czy co samochód, to troszeczkę inne te parametry ma, może się okazać, że nie doładowywuje nam alternator akumulatora i to jest taki podstawowy błąd, jaki ludzie robią, przyjeżdżając nawet do nas na serwisy. Mówią, panie, akumulator do wymiany, bo mi nie odpalił. No i co, wymieniacie ten akumulator, wydajecie te kilkaset złotych, przyjeżdżacie do domu, pojeździcie trochę samochodem, odpalacie rano, bo on nie odpala. No bo się okazało, że akumulator był dobry, tylko był niedoładowywany. Więc jeżeli alternator działa, czyli sprawdzimy sobie, czy ma ładowanie i sami to możemy zrobić, i ma ładowanie, ale i tak ma wartości poniżej 12 V na przykład, czy tam, no mówię, no poczytajcie sobie, dla każdego auta będzie inaczej, czy dla każdej baterii, czasy się zmieniają, no to znaczy, że przy dobrym ładowaniu znaczy, że akumulator jest już B. Dlaczego jest to tak ważne? To jest bardzo ważne. Kto nieraz rano przy mrozie musiał kręcić, odpalać na kable, na pyk i tak dalej, ten niech sobie ten film przypomni i pójdzie sprawdzić właśnie swój akumulator i alternator. Lećmy dalej. Słuchajcie, blokowanie produktu płatne. Tak, płatne, płatne, płatne. Czyli mamy taką usługę od lat, która się udoskonala. Firma, która nazywa się Car Vertical. Są to płatne raporty pomagające zakupić Wam pojazd. Dlaczego jest to fajne? Po pierwsze, dlatego, że masz jakiekolwiek pojęcie, wpisując numer VIN, co się z tym autem działo. Jak są to auta ze Stanów albo z zagranicy, bardzo często dostępne są też zdjęcia, jak było uderzone, o ile w ogóle było uderzone, jak było, znaczy przed złożeniem, jak wyglądało. Jeżeli była stłuczka, kolizja, odnotowywują się też przebiegi, więc masz pewien obraz porównawczy. I to jest tak naprawdę cena kilkudziesięciu złotych w zamian za świadomość, którą nieraz pokazaliśmy na przykładzie Clio i wielu, wielu innych. Co w przypadku, kiedy raport nie zadziała. I to też jest fajny case, bo też się to bardzo mocno zmieniło. Przede wszystkim, słuchajcie, jeżeli raport przyjdzie pusty, to macie go gratis, totalnie. Następnym możecie sobie wykorzystać na inne auto, bo znaczy, że jest za mało informacji Car Vertical zebrał gdzieś tam na temat tego samochodu. Ale jeżeli chcecie zwrot swoich pieniędzy, nie ma żadnego problemu. Jest support, mail, wypełnić tylko formularz reklamacyjny i pieniążki wracają do Was na konto, czyli tak naprawdę nic złego się nie dzieje. Fajna usługa? Myślę, że tak. Punkcik czwarty, nie róbcie tego na rozgrzanym silniku, dlatego że może się okazać, że ciśnienie w układzie chłodzenia będzie zbyt duże i gorący płyn Was poparzy. Ja już sobie, jak widzicie, upuściłem, czyli mogłoby coś tutaj psiknąć nam. Takie badanie możecie również wykonać sami. Z tego miejsca jest ciężko dobierać. O, dobra, całe urządzonko jest. Pokazuje nam, że zamarzalność jest w górnej granicy, czyli tutaj koło minus 37, minus 43. Średnio bym tutaj wierzył w temu aż tak, ale myślę, że jest na tyle rzetelne, że tam plus te 10 stopni w tych górnych granicach byłoby ok. Zamarzalność płynu, bardzo ważna rzecz, którą często ignorujemy. Wypuszczam sobie płyn z powrotem do układu. Słuchajcie, dokładniejsze urządzenia nie kosztują dużo więcej. Serio, nie kosztują dużo więcej. Oczywiście nie będzie to pomiar laboratoryjny, ale
coś nam to da. Czy punkt czwarty zakończa nam podróż pod maską? Teoretycznie tak, teoretycznie nie. Przy instalacjach gazowych warto byłoby wymienić filtr instalacji gazowej, zrobić przegląd instalacji gazowej. Kolejna rzecz, którą warto byłoby zrobić, to jeżeli możecie sami, to przypomnieć sobie, kiedy była robiona elektryka silnika, jeżeli jest to silnik benzynowy, czyli kiedy były wymieniane kable, świece i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że okres zimowy jest takim okresem, w którym jest wilgoć, jest plucha, to wszystko jest mokre. Jeżeli coś będzie nie tak w tym układzie, samochód będzie dziwnie chodził, będzie dużo więcej palił, no i tak naprawdę tego byśmy nie chcieli. Ale to już jakby poboczny temat, ale uważam, że o takich rzeczach powinno się rozmawiać. No i co? O czymś zapomniałeś? Oczywiście, że zapomniałem o jednej rzeczy. O tej. Przy punkcie czwartym pod maską pamiętajcie, że jeżeli mieliście letni płyn i już nam zamarzło, to lecimy na jakiś parking podziemny. Modlimy się, żeby nam nic nie rozsadziło w układzie i często mamy farta, że nam nie rozsadza i zmieniamy ten płyn, dolewamy ile się da tak naprawdę płynu zimowego, żeby uniknąć jakichkolwiek problemów. Bardzo ważna rzecz, której zapominamy, a kosztuje niewiele, to są pióra wycieracze. Pióra wycieracze, które dwojako, albo możemy zmienić całą wycieraczkę, albo w wersji Bieda Edition niektóre wycieraczki mają możliwość, ta chyba też ma możliwość, tak. Ta też ma możliwość wysunięcia samej gumki. Samą gumkę można kupić na metry i to jest też pewna oszczędność, która owocuje, dlatego że jak kupisz sobie 2 metry tej gumki, dobrej gumki do i będziesz sobie ciął i wymieniał, no chwilę dłużej nam to zajmuje. 3-4 dychy w kieszeni. Miał, nie miał. Punkt 5. Mój ulubiony. Jak zrobić, żeby w samochodzie nam nie parowało? No najgorsza rzecz, jaka jest zimą, to jest parowanie wnętrza naszego samochodu. W 90% przypadkach zapominamy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja już mam mołd zimowy od 2 lat. Dywaniki. Ja powiem szczerze, jeżeli masz możliwość i masz zmianę, to na zimę zmieniaj dywaniki na gumowe. Dlaczego? Dlatego, że dywaniki welurowe, dywaniki materiałowe mają to do siebie, że chłoną tą wilgoć, chłoną wodę, którą wnosisz na butach, etc., etc., etc. Co za tym idzie? Kiedy samochód się troszeczkę ponagrzewa, to wszystko zaczyna parować. Ta wilgoć zaczyna być wszechobecna w aucie. I teraz jak pojeździsz, samochód się rozgrzeje, no może nic ci nie paruje, a może już ci paruje, zamykasz go, na dworzu jest zimno, w aucie jest ciepło, ta wilgoć zaczyna nam się osadzać wszędzie na szybach. To jest taki główny punkt, o którym zapominamy, czyli właśnie dywaniki. Kolejny punkt to są filtry kabinowe. Jeżeli ich nie zmieniamy, jeżeli mamy, a ich nie zmieniamy, to też może być odpowiedzialne za parowanie naszego wnętrza. Fajnie byłoby w okresie pojesiennym, kiedy już zmieniłeś te dywaniki albo kiedy masz gumowe dywaniki, a jednak ci auto paruje, wziąć to auto gdzieś w jakimś garażu, rozgrzać bardzo, żeby nie było dużej wilgotności w powietrzu i troszkę osuszyć, bo welurowa tapicerka ma to do siebie, że też gdzieś ta wilgoć jej nie czuć, ale to wszystko jest oddawane właśnie przez naszą tapicerkę i stąd też to parowanie w wielu przypadkach się bierze. Są specjalne płyny, są specjalne dedykowane kosmetyki, ale to już bardziej na kanale Miłosików Detailingu Bajem 4K, żeby w ogóle nie parowało nam szyba, ale to antyfogi to już nie ten content. Mówmy, co może być przyczyną. Dobrze, skoczmy jeszcze do szopki znowu. Jak na otwarciu Warszawy. Tam biegałem, lewo, prawo. Dobra, cyk, cyk, cyk. A, bam, 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 bam. Coś, co jest bardzo przydatne. Coś, co nie kosztuje wiele, coś, co starczy nam na parę lat. Silikon w sprayu. Silikon w sprayu jest elementem niezbędnym do przygotowania każdego i nie tylko wiekowego auta. To może być nowe auto, to może być amerykańskie dildo. Stać się takie rzeczy mogą. Zawsze w okresie zimowym bierzemy sobie na szmatkę albo normalnie i wszystkie uszczelki, uważaj Stasiu na obiektyw, wszystkie uszczelki sobie... Pierwsze słowo klucz. Samochód. Tak, pierwsze słowo klucz to samochód. Dokładnie. Cyk. 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 Klap. Klap, zobaczcie, odbiło? Tak, odbiło nam. Odbiło nam uszczelki. Dlaczego? Dlatego, że to jest najgorsze, kiedy łapiesz za klamkę zimą i nie możesz otworzyć auta. Co się dzieje? Wilgoć wszędzie wchodzi, guma już jest stara i po nasmarowanie silikonem powoduje to, że to jest troszeczkę mniejsza i przede wszystkim nam to nie przymarznie, jak woda wejdzie. To jest bardzo ważne, taki silikon do uszczelek w sprayu. I teraz robimy sobie wszystkie drzwi. To jest jedna rzecz. Możemy zrobić sobie elementy, które są tutaj u góry,
które szyba się wsuwa, czyli opuścić szyby i zrobić te elementy też silikonem, żeby nam można było swobodnie tą szybę. Zresztą jak już robić, to pozwolicie, że sobie psiknę też. Tak, zrobiłeś jedne drzwi. No i to, że zrobiłem jedne drzwi. Zrobiłem drzwi najważniejsze, swoje. Oczywiście to nie tak papudracko jak ja, tylko na szmatkę ładnie i zrobić, ale ja robię tak, żeby nie przymarzło. I pod maską jest tak samo. Czyli co? Lecimy do kolejnego punktu. Stasiu, numerujesz te punkty na planszy? Dobrze. Skoro mamy już zabezpieczone wszystko, skoro wiemy, dlaczego nam paruje, to można jeszcze skupić się na jednej bardzo ważnej rzeczy, ale to omówmy ją w garażu, w szopce, w garażu polowym. Jak zwał, tak zwał. Muszę popatrzeć, co by nam się tu przydało. Nasza chemia warsztatowa, u nas na warsztatach tylko używana. Mamy różnego rodzaju smary. Mamy smary, tutaj patrzę, że akurat mamy do zawiasów. No powiedzmy, że nadałby się. Co nam ze smarem do zawiasów? Smar do zawiasów powinniśmy dawać biały smar do zamków. W starszych samochodach powyżej 5, 10 roku życia, 10, już to wszystko nie działa tak, jak powinno. Serwisowo to było nasmarowane. Po latach może być nienasmarowane, elementy mogą nam po prostu zamarznąć, woda może się tam dać, więc smarowanie zamków jak co roku zalecam. Ale ważniejsza rzecz, na której chciałbym się skupić. Nie reklama PMO i nie reklama Teka. Generalnie. Zima to jest taki okres, w którym może przyjść refleksja. I pamiętacie, w tym roku też był test zamarzalności oleju. I co jakiś czas będę te rzeczy robił, żeby wam uświadomić, jak ważne są pewne parametry. I teraz, najważniejszy parametr zimą doboru oleju to jest ten. Ta cyfra i ta litera. To jest specyfikacja SAE, więc jeżeli masz możliwość zmiany oleju, bo teraz zmienia się olej i całe życie jeździłeś na 10 W40 albo 15 W40, czy 10 W30 albo 15 W30, bo mówili ci mechanicy, że gęstszy olej jest lepszy, to nieprawda, absolutnie. Od 0 km do 3 milionów km do silnika leje się taki olej, jak producent przewidział. Jeżeli specyfikacja SAE, czyli te dwie cyfry, przewidziała 5 Winter 30, to masz taki lać. Możesz zejść w dół, nie w górę. Dlatego, że jak górny parametr zmieniasz, to się, jak ten parametr zmieniasz w górę, to się może zmienić dużo, łącznie z grubością filmu smarnego. I nie wolno tak robić. Ale ten parametr świadczy o zamarzalności oleju, krzepkości oleju, zamarzalności nie, to głupie słowo, krzepnięciu tego oleju, gęstnieniu tego oleju. Im wyższy parametr w górę, 10, 15, 20, tym przy ujemnych temperaturach na dworzu ten olej po prostu, jak obrócisz butelkę, nawet z niej nie wypada. Im niższy, czyli 5 i 0, tym on jest jak woda. I to nie jest złe dla silnika, dlatego że każdy olej, nawet ten, co ci się wydaje gęstszy, podgrzejesz, on jest lejący się. Chodzi o to, że jeżeli możemy zimą, to zmieńmy ten olej raz już w życiu i zostawmy na taki, jak powinien być, czyli na przykład 5W30. I to jest najlepszy olej na nasze warunki europejskie. Mówię o piątce, nie o zerze. Zero to już jest takie dość ambitne, bym powiedział. No i nie zapominajmy o kolejnym parametrze, czyli mamy jeszcze poza parametrem SAE, mamy parametry oznaczeniowe, tutaj akurat każdy producent sobie oznacza, czyli mamy klasy jakości, czyli dobieramy według dwóch parametrów, albo trzech tak naprawdę parametrów, czyli pierwszy to jest jego specyfikacja lepkości, gęstości i tak dalej, czyli te cyferki, co widzicie, a drugi bardzo ważny, jakości do danego samochodu. I to jest to. Dlaczego płukankę? Bo właśnie chciałem ci powiedzieć, że kiedy masz już ten olej 10-15 i chcesz przejść, możesz to zrobić bez problemu, możesz sobie dowolną płukankę wbić do starego oleju, ten silnik bez gazowania, niech 15-20 minut pochodzi, albo niech mechanik ci to zrobi, albo niech twój warsztat ci to zrobi, zlewasz ten olej, wtedy masz większą szansę, że się wszystko wyczyściło, stara oliwa uciekła tam z samochodu i zalewasz to świeżym. I potem wymienianie regularne świeżego oleju co 10-12 tysięcy kilometrów spowoduje to, że ten samochód będzie szczęśliwy i będzie ci wdzięczny. Zatem co? Omówiliśmy wszystko? Prawie wszystko. Zaś na zimne, Stasiu. Fazą końcową i też uważam bardzo ważną, o której powinniśmy rozmawiać, jest oświetlenie. Dwie rzeczy. To jak nas na drodze widzą, żebyśmy nie byli tymi debilami, którzy jeżdżą z tak ustawionymi światłami, oślepiają wszystkich innych, ale oni są szczęśliwi. Nie, słuchaj, raz w roku można pojechać, niektórzy nawet robią takie akcje, że za darmo ustawiają na stacjach kontroli pojazdów, niektóre warsztaty i tak dalej. Ustaw sobie światła, żebyś ty nie oślepiał innych.
bo może spowodować wypadek. Sam sobie przypomnij, jak się wkurzasz, kiedy ciebie oślepiają. To wtedy się zastanów, czy ty masz dobrze światła. Tak? Dziękuję. A kolejny element kończący, reflektory. To, jak one są wyeksploatowane. Nie zwracamy na to uwagi. Średnia życia wieku samochodu w Polsce w przedziale 58% samochodów w Polsce jest do 15 roku życia, a ponad 20% powyżej 20 roku życia. Wewnątrz, zewnątrz są matowe, wewnątrz odgłośniki już nie działają. Zregeneruj lampy. Masz na kanale naprawdę kilka odcinków, jak to zrobić. Możesz zrobić to samemu w domu, papier sielny, lakier i tak dalej, jeżeli zewnętrzna część jest uszkodzona. Od wewnętrznej też wewnętrzną da się wymienić, da się dać lampę do zregenerowania. Stasiu, ile płaciłeś za regenerację lamp? 1000 zł? 1800. 1800, ale z ksenonami i tak dalej, za takie zwykłe lampy będzie dużo taniej. Ostatnia rzecz, którą możesz zrobić, powinieneś, jak już masz ustawione światła, lampy są ok, nic się im nie dzieje, możesz zainwestować więcej lub mniej, są wszelkiego rodzaju żarówki plus. To nie jest chwyt marketingowy, ale powiedzmy sobie szczerze, te co świecą dalej, lepiej i fajniej, kosztują więcej i żyją krócej. Ale jeżeli nie jeździsz dużo, warto się zastanowić, czy w taką żarówkę nie zainwestować. Mówię to jako człowiek, który jeździł na taksówce przez ileś lat i takie żarówki sobie kupował, bo jeździłem nocą, było mi po prostu lepiej. Było cholernie dużo różnicy, jeżeli chodzi o oświetlanie. I teraz wyobraź sobie, że czasem, to jest przód samochodu, czasem te parę metrów, które da nam ta żarówka do oświetlenia, świadczy o tym być albo nie być dla pieszego, który jest głąbem i nie ma nic odblaskowego, albo po prostu wraca napity z imprezy, czy jakkolwiek inaczej. Co tu się stało? A, wiem, co tu się stało. Słuchajcie, taki off topic. O, moja elektryczna puszka zimą. Tak by to wyglądało. Kończąc, pamiętajmy jedną bardzo ważną rzecz, że to wszystko możecie wykonać sami, co Wam pokazałem, poza pewnymi elementami. Możecie też pojechać na warsztat. My jako sieć warsztatów M4K Garage, bardzo często jak obserwujecie nas na Facebookach, jesteśmy już w całej Polsce. Mamy 10 warsztatów, kolejne dwa otwieramy w Bielsko-Białym Rybniku, potem otwieramy w Lublinie i w Krakowie. Lublin tak się buduje cały czas, po prostu nie mogliśmy znaleźć hali i w końcu spadła decyzja o zbudowaniu jednostki od zera, z fundamentami, ze ścianami. Mamy akcję Przygotuj auto do zimy, przygotuj auto do jesieni. Jeżeli jesteś naprawdę dwoma prawymi, lewymi rękami, wejdź sobie na stronę naszą www.m4k Garage, wybierz oddział, który Ci pasuje, umów się na wizytę, na pakiet zimowy, przeglądu. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli umówi się tylko na wymianę oleju, to i tak chłopaki mają w obowiązku zupełnie za darmo, nawet przy wymianie oleju, zrobić Ci darmową checklistę, w której będziesz widział, co w Twoim aucie jest. Przewody hamulcowe, zawieszenie, luzy i tak dalej, i tak dalej. Nie chcesz? Dobrze, to umów się gdziekolwiek do swojego warsztatu, na swoim warsztacie i zrób te kilka czynności, które Ci powiedziałem. Chociażby geometrię sprawdź raz w roku. Pojedź na stację kontroli pojazdów, czy amorki, czy hamulce działają. To dalej jest wydawanie pieniędzy, ja wiem, ale po to robię odcinek, w którym pokazuję, jak zabezpieczyć uszczelki, jak sprawdzić alternator, jak sprawdzić sobie płyn chłodzący, żebyś zaoszczędził. Więc jeżeli czujesz się, zrób to sam. Jeżeli się nie czujesz, możesz pojechać do warsztatów. Wszystkie sznurki macie w opisie. Nie chcecie, nie korzystajcie, to nie jest żaden przymus, jest tylko informacja taka ode mnie, ale chciałbym, żebyście niezależnie od tego, czy są warsztaty moje, czy ich nie ma, sami też się wzięli do roboty i sami też oddawali auto. Warto też pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nieważne, czy masz malutkie autko na czterech kółkach, czy masz mniejsze auto na trzech kółkach, czy masz gigantyczne meksykańskie dildo na czterech kółkach. Pamiętajmy, że niezależnie od rozmiaru, chcesz wystąpić, tak? Chcesz wystąpić? Dziękuję. Niezależnie od rozmiaru samochodu jest obowiązek jego ubezpieczania. I to też jest moment, kiedy pokazałem, jak zaoszczędzić na czynnościach, które możecie sami wykonać w aucie. Też możecie zaoszczędzić na ubezpieczeniu, bo gdzie jest problem cenowy? Cenowy jest taki, że jesteśmy przywiązani do swojego agenta ubezpieczeniowego, do jednej firmy, do jednej marki. Przy OC jest to mało istotne. Niech się martwi tak naprawdę, kolokwialnie mówiąc, ten gość, który będzie sobie wypłacał z naszej policji, czyli nie my. Ważne jest to, że tak jak internet i sklepy internetowe pokazały, że można zejść z ceny, bo nie trzeba mieć biura, nie trzeba obsługiwać klienta, nie trzeba mieć powierzchni sklepowej i pracowników, tak samo jest z ubezpieczalniami i będę to powtarzał, bo my wszyscy korzystamy. Wystarczy, że wejdziecie w opis tego filmu, tam jest porównywarka, za darmo, zupełnie za darmo, bez pieniędzy, po prostu odklepiesz swoje dane, dane waszego samochodu, obliczy Ci porównywarka ubezpieczenie od najtańszego do najdroższego. Jeżeli się okaże, że to najtańsze ubezpieczenie już w samym stoku jest tańsze od tego, co Ci agent proponował, słuchaj, no w czym jest problem?
W niczym. Możesz sobie kupić przez tą porównywarkę, czyli mobi.pl, które jeszcze dodatkowo, jak jesteś pierwszy raz klientem, w ciągu kilkunastu dni, albo no tak, kilkunastu do miesiąca od zakupu, jeszcze 150 zł ci zwraca na polisę. Do czego dążę? Dążę do tego, że możesz, tak jak ja w przypadku Clio, na jednorocznym ubezpieczeniu zaoszczędzić 500-600 zł. Krzywda? Żadna. Ile te Stachu zaoszczędzałeś? 400, 500? 350. No, chciał, nie chciał. 350, bak paliwa, no już dzisiaj nie, ale pół baku paliwa. Dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam. Widzimy się w niedzielnym odcinku, który no, będzie po staro-łysowemu, czyli o paliwach. O paliwach premium i to nie jako o paliwach premium, jak wszyscy robią, jakie to są fajne, czy warto, czy nie warto. Ej, sprawdźmy to, pogadajmy tak szczerze, co to jest warte gra świeczki, więc wraca kontrowersyjnie w niedzielę o 12.00 na ekranie. Zatem co? Uciekam. Pamiętajcie, że możecie brać udział w naborze do Fur Marzeń, bo był w zeszłym niedzielę odcinek i trwa jeszcze nabór na auto rentgen. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Przygotujcie to autko do zimy. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć!